Zrozumieć kobiety jest naprawdę bardzo trudno, ale już zrozumieć autorkę tej publikacji jest nie sposób. Moim gościem jest... Nie, nieprawda, jest bardzo łatwo. Otóż zaraz ci wyjaśnię dlaczego. Ewa Grzelakowska-Kostoglu, czyli znana jako Red Lipstick Monster. Tak jest. Jest moim gościem, cześć. No, nie jesteś o tyle szablonową kobietą, że pokazujesz się bez makijażu i to w sposób ostentacyjny. No tak, bo jestem człowiekiem. Nie zachowujmy się, jakby wszystko musiało być takie perfekcyjne, wymuskane i nieprawdziwe. W internecie, jak wypłynie jakieś zdjęcie bez makijażu, to jest wielkie... Tak, u mnie przegrana sprawa, bo od samego początku pokazuje się bez makijażu, więc właśnie, nie ma. Ale i tak zawsze są kontrowersje, jak wrzucę jakieś zdjęcie. Otóż to. Za chwilę przejdziemy do książki. Red Lipstick Monster wydała swoją drugą publikację, która mówi o tym, jak kobietom żyć przyjemniej. Wszystkim, bo to jest dla każdego, bo duża część z tych rzeczy też świetnie sprawdzi się u panów. No to zanim przejdziemy do książki, pytanie prosto z mostu. Czy masz lub miałaś kiedyś kompleksy z powodu wyglądu? Wyglądu? No jasne, każdy miał, zwłaszcza w nastoletnim wieku. Kiedy ciało się zmienia, to każdy jest w stanie więcej znaleźć tych rzeczy na nie niż na tak. Dlaczego to kobiety się malują, skoro są ładniejsze od mężczyzn, a mężczyźni nie? Wszyscy, znaczy teraz są takie czasy, że dużo panów też się maluje, także... Okej, ale cały czas jednak trudny moment, tak, ale bardziej kolorowo, tak, bardziej kolorowo kobiety się malują. Kulturowo, to są tylko uwarunkowania kulturowe. Czyli myślisz, że gdybyśmy budowali kulturę na nowo, która nie byłaby patriarchalna, tak, to mężczyźni by się malowali, pewnie. Bo byłoby dokładnie na odwrót. Przejdę do cytatu. Jestem taka dumna, iż mam taką idealną idolkę, którą mogę naśladować, bo ona robi to z pasją i cierpliwością. No to proszę bardzo. O, super, piękne. Piękne, prawda? No, to taki komentarz ode mnie, domyślam się, tak. Znaczy komentarz z mojego profilu. Z twojego profilu, tak. Na Facebooku. No to dobra, obalamy mit. Twoje trzy największe wady. Najgorsza, z którą mi się ciężko żyje, to, że jestem taka strasznie niecierpliwa i nerwowa w ogóle. Taka porywcza. Ale to też dlatego jestem twórcza, więc wiem, że jedno bez drugiego nie żyje, więc jakoś to muszę tam pogodzić i wyłagodzić to złe, podkręcić to dobre i tak dalej. Ale wiem, że jednego bez drugiego nie ma. Pierwsze z głowy. Tak, to można powiedzieć tak, że właśnie niecierpliwa. Drugie, że szybko się denerwuję. A trzecie to, że... Mimo, że usilnie staram się zawsze być na czas, to często zdarza się mi być niepunktualną. Te 5 minut, 10, ale uważam, że i tak nie powinnam i zawsze się z tym źle czuję. Nie mam z tym problemu w ogóle i nikt nie powinien mieć problemu, ale powinien być świadomy naprawdę, że na przykład, okej, to i to, w tym jestem super. To jest coś, czym mogę się chwalić, co powinnam pielęgnować, ale też wiem, że w tym i w tym i w tym jestem słaba i... Trzeba się też do tego przyznać, jejku. Ty wyglądasz na bardzo pogodną, spełnioną, szczęśliwą osobę, tak jest? No tak. Gdy już zupełnie nic nie leży na twojej głowie, nie masz żadnych obowiązków, to co wtedy robisz? To wtedy spędzam czas z bliskimi, zawsze. Albo do nich jadę, albo spotykamy się na mieście, po prostu zawsze coś robię z tymi najbardziej ukochanymi ludźmi. I gadacie o makijażu? Nie, nigdy. To ciekawe. Numer 39. Dokładnie 13 miesięcy temu byłaś gościem w programie, gdy wydałaś swoją pierwszą książkę. Tak. Powiedziałaś wtedy, że to tak jak twój drugie za mąż pójście, drugi ślub. Tak, a to trzeci teraz, tak. To był ten dzień, kiedy ja ją pierwszy raz dostałam do ręki, ja jej wcześniej nie widziałam fizycznie jako książki. Znaczy nie tej, tylko tamtej poprzedniej oczywiście. No, to było super. Byłam jednym wielkim znakiem zapytania, można powiedzieć, bo nie wiedziałam co i jak to będzie wyglądać, jak będą wyglądać te spotkania, co będzie z tą książką, jak zostanie oceniona, jak ja potem będę się z tym czuła, bo też nigdy nie można powiedzieć, na taką skalę nie zrobiłam nic takiego, wiesz, fizycznego do dostania. Wszędzie, można powiedzieć. Jak zmieniło się twoje podejście do pisania książki w porównaniu z tą twoją pierwszą publikacją? Wszystko, co robimy pierwszy raz, jest takie na czuja. Przede wszystkim pierwsza książka nauczyła mnie, jak robić książki. Więc przy drugiej wiele procesów było bardzo ułatwionych. Ja też wiedziałam, znałam ten grunt, stąpałam po nim pewnie. Dobrze, że napisałaś pierwszą książkę, bo już kroczyłam, wiesz, jak konkretnie drugą. Tak, tak. No więc już wiem, jak napisać trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Czego? No dobrze, nie kobiety, ale wszyscy dowiemy się z tej książki.
jak łatwo zrobić i gadżety, i kosmetyki. Samodzielnie, w domu, w naprawdę łatwy sposób, z dostępnych i tanich składników. A po co, skoro można kupić w sklepie? A po co kupić w sklepie, jak można poczuć tą satysfakcję, że zrobiłeś coś samodzielnie? Przede wszystkim, jeśli zrobisz samodzielnie, to to jest twoje. Jest totalnie skustomizowane, jest pod twoje potrzeby, w takim kolorze, z takimi, wiesz, dodatkami, z takim podpisem, o takich właściwościach, które sam świadomie wybierzesz. W ogóle świadome używanie, łączenie składników, czy świadome po prostu dekorowanie pod własne potrzeby, to też jest fajne i daje ogromną satysfakcję. Gdyby chcieć zrobić jedną poradę dziennie, to jak długo byśmy czytali te książki? 50 dni, jest 50 równa. O co rozszerzona jest wersja rozszerzona? Rozszerzona, tak. Rozszerzona wersja jest rozszerzona o 16 stron, ale zapełnionych, nie? Są to po prostu czyste kartki na notatki. No tak. Jest to miejsce, gdzie są rzeczy, których no nie da się nigdzie indziej znaleźć. Przede wszystkim mamy tam wzór maski, który można odrysować i potem użyć. Takiej maski w płachcie, którą nakładamy na twarz i wyglądamy, jakbyśmy mieli taką zdartą skórę. Są etykietki, które można wyciąć, są gotowe. Po prostu je wycinamy, ciach, podpisujemy. Są w trzech różnych stylach. Na samym końcu. Za tym, oho, dokładnie. Tutaj są etykiety. Pokażemy. Chcę, żeby to spokojnie można było wyrwać, wyciąć i coś z tym zrobić rękoma. Tutaj mamy tablice takie, które mogą być tablicami naszej motywacji, gdzie możemy przykleić karteczki i wyznaczać sobie cele. Na przykład tutaj, jeśli chodzi o marzenia, tutaj makijażowe cele, tam na kolejnej, wcześniejszej kartce takie fit. Tutaj starałam się zrobić hasła, które mogą działać i inspirująco. Można je wyciąć i można nimi ozdobić jedną z naszych rzeczy, przypiąć sobie do tablicy, włożyć gdzieś jako zakładkę. I już, 16 stron. Taka wersja jest dostępna tylko w Empiku. Tak, tylko. Miałaś spotkanie z fanami w trzech miastach. Tak, były Katowice, Wrocław i Gdańsk i czeka nas Warszawa. Które miasto wspominasz najciekawiej? Katowice, najlepsze. Co tam się działo? Najliczniejsze, najfajniejsi ludzie, super organizacja po prostu, wszystko. Mwah. Tak. Na twoje bystre, pomalowane oko, ile ludzi tam było w Katowicach? Nawet nie moje oko, bo oko ochrony, która liczyła, było około 3000 ludzi. 3000 ludzi? Tak. Z tych 3000 ludzi, ilu mężczyzn poprosiło cię o autograf? Myślę, że tak z 50. Z 50? Tak, i tak. I 2950 kobiet? Tak. O czym będzie trzecia książka? Nic nie powiem. O czym? Nic nie powiem, nie powiem. Nic nie powiem, to tytuł. Nie, ten, nie. Ale będzie. Nie, znaczy, jeśli będzie, to na pewno dam tajniki, bo stwierdziłam, że to jest w ogóle tajniki czegoś tam, tak? Dobrze się sprzedaje. Tak jakby, nie, po prostu, nie, to nie jest kwestia jest tego, tajemnicze. Po prostu fajnie to brzmi i strasznie mi się to podoba. I na pewno będą tajniki czegoś, ale czego, to no, nikt nie wie. LLL. Kiedy, jak i czego, to no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Czas na konkurs. Nie boisz się trudnego pytania? Nie. To lecimy w takim razie. Pytanie konkursowe. Do wygrania są trzy książki Red Lipstick Monster. Pytanie konkursowe brzmi: czego Red Lipstick nie wie o makijażu? Na odpowiedzi czekamy w komentarzach. Trzy najciekawsze nagrodzimy tą książką. Dobre, super, bardzo mi się podoba to pytanie, jest świetne, jestem taka ciekawa odpowiedzi, naprawdę. Czekamy na odpowiedzi. I trzymam kciuki. Na zakończenie, kiedy milion subskrybentów na YouTubie? No tak, zapowiada się, że wczesną jesienią i się bardzo nie mogę tego doczekać, naprawdę strasznie. Czekam na to bardziej niż jak na wiosnę, no po prostu jak taki, to będzie ten, teraz już raz, dwa, trzy, czwarty ślub taki. Aha, trochę, nie? Czwarty ślub, bo tak. Tych ślubów. No bo to w sensie wielkości tego wydarzenia, nie? W głowie własnej. Pomóc ci? Z czym? Z tymi subskrypcjami? Tak. Zawsze chętnie, jasne. No to uwaga, także prosimy o subskrypcję. Subskrybujcie. Już. Już. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A teraz zapraszam na krótki przegląd pozostałych nowości, który niedawno nagrałem specjalnie dla was.